Obraz, który maluję, nazywa się Czeluść. Jest właśnie bardzo rytmiczny, a góra tylko będzie dramatem, pełną ekspresji. Trochę niezgodna z resztą, ale w ten sposób chcę pokazać właśnie tą różnicę i ona powinna być wtedy o wiele bardziej wydatna i przekonująca. Namalowałem prac mniej więcej 5000. Zostało mi tylko 1000. I chcę je właśnie eksponować w wystawach moich prac graficznych i rysunków, w których pokazuję stare rysunki, mają po 20 lat. Przede wszystkim grafiki niektóre robiłem w dosyć charakterystyczny sposób. Trochę mi jest śmiesznie mówić właściwie. Robiłem to wszystko, drukowałem bez pomocy prasy, która jest nieodzowna grafikom, którzy robią właściwie aquaforte, aquatinte. Ja używałem ciężaru własnego ciała i nogami wygniatałem te rysunki i grafiki. To są właściwie prace, które można nazwać nie odciskami, ale jakąś monotypią, która jest nie płaskim papierem, tylko te prace są reliefami. Są właściwie pokazem nie tylko technik różnych, ale rzeczy, które się odbywały, nie są jednak prostą relacją. Są tam duże momenty, które pochodzą z przeżyć, które w jakiś sposób budują obraz, grafikę, każdą właściwie płaszczyznę, która jest początkowo pusta, a później zaludnia się ją formami, przedstawiają rzeczy konkretne. Główną sprzężyną to jest właśnie wyobraźnia i to, co się przeżyło i co się przeżywa. To jest właśnie wnętrze wykazane na papierze. Malarstwo, które oprawiam, właściwie jest dla mnie wszystkim. Nie wiem, czy to należy do pochwały, czy obawy, że człowiek żyje już zbyt długo. Mam obecnie 91 lat, no ale jestem pełen sprawny, no i tworzę jeszcze. Maluję właściwie codziennie. Spektakl Testament Optymisty według opowiadania Sławomira Mrożka pod tym samym tytułem został zrealizowany przeze mnie w Teatrze Łaźnia Nowa w ramach projektu Mrożek, jakiego nie znacie. Spektakl operuje bardzo specyficznym, minimalistycznym językiem teatru tańca. Inspirowaliśmy się po pierwsze tekstem Sławomira Mrożka i tematy do etiud ruchowych, którymi posłużyliśmy się w tym spektaklu, są zaczerpnięte prosto z tekstu Mrożka. Podstawowym założeniem projektu było używanie w całości tekstu Sławomira Mrożka, więc nie dokonaliśmy żadnych cięć w tym tekście, niczego nie przesuwaliśmy, nie zamienialiśmy. Tekst idzie w całości. Born under a bad sign, I've been down since I begin to crawl. Piosenki, które do tego spektaklu wybraliśmy wspólnie wraz z Tomkiem Hołoniewskim, Magdą Przybysz, Wojtkiem Klimczykiem i Anną Szwajgier, one są takimi swoistymi monologami naszych bohaterów, nieudaczników, ponieważ realizując ten spektakl wyobraziliśmy sobie, że będzie to swego rodzaju koncert z typa. Piosenki będą rodzajem monologów wewnętrznych bohaterów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się zrealizować taki specyficzny spektakl, operujący jednak językiem tańca na scenie teatru, nazwijmy to, dramatycznego. Generalnie Rzeźko jest jak Boga kocham. O, uważaj, uważaj, no! Gonić go? No, zjeżdżasz? Co? Mateuszku? O! Jest! No! No! To co, złapać cię? Nie, 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 nie,
Nie, nie, nie? Dobrze, sio, mama idzie. No i co? Jeszcze? Sam, no to dobrze. Wyszłam z Mateuszkiem na spacer, pomimo że pogoda jest taka troszkę chłodnawa, no ale wiadomo, no, trzeba dziecko odparniać. W sumie to się troszkę dziwię, że jest tak pusto na placu, ponieważ uważam, że częste spacery są dobre dla hartowania młodego organizmu, a nie tylko przebywać w domach. Tym bardziej, że sezon jest teraz taki, że przeziębieniowy i łatwo dziecko może, długo przebywając w pomieszczeniu, zachorować. Bardzo ważne jest dla mnie to, że weekendy mam wolne, ponieważ pracuję tylko na 1/4 etatu. Uważam, że to, że się ma dużo czasu dla dziecka, to w przyszłości po prostu procentuje. Dziecko się lepiej rozwija, nie tylko po prostu z obcymi osobami. Mateusz bardzo lubi zjeżdżać ze zjeżdżalni, huśtawki, chociaż zjeżdżalnia to jest numer jeden. Trudno go odciągnąć od zjeżdżalni. Bardzo nam się tutaj podoba. Pomimo tego, że nie ma tutaj dzieci. No jesteśmy na placu zabaw, akurat fajnie się bawi. Za chwileczkę przyjdziemy do domu.